Jo, wracamy po przerwie technicznej niestety. Witajcie w moim świecie pełnym, że tak powiem, problemów technicznych. No i cóż, tak, jestem po krótkiej przerwie i teraz poproszę pana Czakiego o magiczne słowa. Ja chcę to zrobić. No to Marionka, tylko nie tepnij się znowu do mnie. Tylko mam nadzieję, że jesteście w piekle. Tak, dalej w neterze. Bo to by nie zadziałało chyba, abyście byli w normalnym świecie. Mam nadzieję, tak? Czyli ciebie do mnie. No, o. Ale pośpiesz się, bo mi życie schodzi. Dziękuję. Idę szybko coś zjeść. Dziękuję bardzo. I mam teraz... zupkę. To daj, to daj, 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 daj. Bo mnie to głód boli. Proszę. O. Proszę. Dobra, jedna starczy. No to chodzi tylko o zabicie głodu. Dobrze, ale weź to tam masz. Dam ci dwie. To masz. Plus tą miskę. Dzięki. No i co teraz? Słuchaj. Gdzie ty miałeś to swoje tajne przejście? No to chodźcie. Patrzcie, to jest tak tajne, że nawet tutaj nie zauważyliście tego tutaj, nie? No to było, to byłem, no. No. Tu też patrzyłam w dół. Tu idziecie do góry. To jest tak tajne, że to jest... Teraz tu idziecie. Dobra, ale wiecie co, wracamy się, wracamy? No dobra, to zrobimy. To później ci pokażę, bo i tak widzowie wiedzą, gdzie ja byłem. W czarnej... Tak, dziurze. Dziurze. Jep. I szybko zrobimy tą fabrykę Cobblestone'a. I będziemy... Zrobiliście tam jakoś elegancko? Czy nie? To jest obłożone. Dobra, ciebie. Jest obłożone marmurkiem. Marmurkiem? Marmurkiem. Noc. Dobra, spoko. Jest oświetlone. Wyspa oświetlona, nie respi się tu nam nic. Tylko wiecie co? Nie. Wiecie co? Nie. Tutaj trzeba będzie dać troszeczkę inaczej. Tylko to twórz dalej. To może damy tak, żeby było widać, że tu jest kobel do kopania, nie? Bo jakbyście zrobili dookoła kobla i tutaj by był ten kobel, to nie wiedzielibyście, że ten kobel trzeba kopać, nie? O, na przykład tak. O, dobra. Teraz. Okej. Tutaj wlewamy. I żeby nikomu nie wpadł głupi pomysł, ja to zrobię tak. Dobra? Dobra. Haruję, i wtedy. O. 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 A wiecie co? To ja mogę zrobić na dwie osoby. Na dwie osoby zrobię. Marionka, nie kop tam. Czemu tam kopiesz? Czekaj, zaraz. Ale co ty chcesz zrobić? Ja się boję, już, Marionka, już. O ciebie. Wyjdź, a tutaj zrobimy ten, drugie. Po prostu drugi generator. No, drugi generator. No, zrobiłam. Ale nie, Marionka, nie, tak nie trzeba. Zrobimy drugi w ogóle, wiesz? Ale tutaj są dwa miejsca. Ale to i tak jeden kamień się będzie pojawiał. A tak będą dwa kamienie się pojawiać. Aha, okej, okay. No, o to chodziło. O to chodzi. Myślałam, że chodzi o miejscówki. Nie, o są to. Tak? Do tego drzewa się... Nie, wody, drzewo nie będzie przeszkadzało. To woda będzie, nie? Czekaj, to obłożymy też. Gdzieś podmieniłem pod tobą ten. Nie zauważyłeś. Nie patrzyłem na pod siebie, tylko w górę. Dobra. To jest zrobione. O, tak, żeby było widać, o co kaman. I z tej strony najlepiej wchodzić, gdzie jest oznaczenie, nie? No, żeby się nie wpali. No. Tak i tak. I teraz patrz to. Robisz tak. I widzisz, masz drugi. Idźmy. W dwóch miejscach możesz kopać. Tu, ty na przykład idziesz tam, ja idę tu i kopiemy sobie. Rozumiesz? I to jest szybciej, to jest dwa razy szybciej. Dobra, trzeba by było zacząć budować tą wieżę. Ale mi bardzo szybko tworzy ten. Ej. Zaraz stracę. Spoko. Mi tu zombie jak się pojawi, wiecie? I creeper. Wow. Fok, ej, ja tu... Creeper, nie! Majdź. Nie. Ups, miałeś tam coś innego? Nie, ja nie zginąłem. Ej, creepera teleportowało do piekła. Natepnęło go do piekła perfidnie. Wyobrażacie sobie to? On musiał się zdziwić. Musiał się zdziwić, no. Tylko wiecie, że będzie miał... Osoba, która pójdzie teraz do piekła, będzie miała przesranę. Bo na dzień dobry creeper będzie. A ciekawe, czy on w ogóle działa. No nie, działać będzie działał, nie?
Dobra, idę sobie zrobić pilot. Ale ja już muszę już podstawę platformy budować, no. Ale ej, ona musi być dosyć wysoko w niebie. Także najpierw schody trzeba zrobić. Wiesz? To trzeba... Ja idę zburzyć drewno. Zburzyć drewno? Tak. Spoko. Dobra. I crafty table tutaj zrobię taki podręczny. I no, zrób. Będziemy robić kilofy. Tak. Ja właśnie poszedłem zrobić kilofy. Właśnie poproszę. Dobra, zostawimy sztabki żelaza z kamienia, nie? Ty mi, Marcin, powiedz, co z tego krzemienia można zrobić? Z krzemienia, czy z... Z kwarcu. Z kwarcu, sorry. No, no to można, to jest taki materiał budulcowy, ozdobny. Czyli? Pokażę ci zaraz. Masz tam jakiś kwarc? No to ci już pokazuję. To z tego możesz zbudować dom ładny, zobacz sobie, patrz. Masz na przykład blok kwarcu, to zrobiłem. No. Widzisz? Ładnie on wygląda, nie? Takie białe. Tak. Gdzie serek mówisz? No, a czekaj, a jeszcze ci pokażę, bo że jeszcze można z tego jeszcze inne rzeczy robić. Tylko, kurczę, gdzie jest ten crafting table? No, to gdzie mam go postawić? No, po prostu wstawiaj, sru. Na razie tutaj, tu może być trochę nieładu dzisiaj. Dwa, trzy... A masz dla mnie kilof? Tak, już daję. O, i zobacz to, na przykład ten blok kwarcu, już daję. Trzy nawet mam kilofy. Raz. Dziękuję. Dwa. I trzy dla czekiego. A spójrz, ten blok kwarcu, a ten blok kwarcu, no jest różny, bo to już jest taki ozdobny wzorek, nie? No to jest materiał budulcowy ozdobny do domku, nie? To jest ten jest ładny, ten z lewej. Z tego nic tam nie zrobisz, nie? Taki odpowiedź. Rzuć mi Marionka, najbardziej mi się ten podoba. Wszystkie. I to z lewej jest ładny. To dobra, to ja buduję schody do nieba, nie? Aria. Tak, będziecie robić? No. To się będziemy zamieniać, co? Co jakiś czas. Tak, bo to będzie nudne dla widzów. No pewnie. Na jaką wysokość chcecie te schody? I w którą stronę ta platforma? Może w tą stronę, tak nad wodą będzie, co? No tak nad wodą byłoby fajnie, bo w razie czego można byłoby skoczyć. No, to jedziemy od tej strony. Tak, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tylko, kurczę, mamy jakieś pochodnie? Nie. Chyba, w skrzynkach szukaj. Bo kurczę, przydadzą nam się na pewno. Bo to będzie ciemno, a jak w dupie umożliwia. Przepraszam za moje słownictwo, już się więcej nie powtórzy. Ła, ja chyba źle wskoczyłam. No, ty do wody wskoczyłaś. Tak, nie tam kierunek. Dobra, teraz już jest dobrze. Ale głupi jestem. Co to tak zrobiłem? Jak wysoko chcecie to? Jak chcesz. My będziemy decydować o wzorze... domu. Kształcie. Tak, kształcie. No spoko. Czy o wzornictwie chodziło mi. Zaraz się zrobi jeszcze schodki, żeby po schodach się wchodziło, nie? A nie skakanie. I będzie gitara. Tylko mówię, tego kobla będzie nam dużo potrzeba. Ile tam macie już tego kobla? Niewiele. Niewiele? Znaczy ile? Ja już mam 3 staki po 64 i 21. Czy budujemy 3 domy, każdy swój, czy jeden wspólny? Nie, jak to robimy? Wspólny. Na pokoje. Moja jak osobno to była, wiesz, jaka by musiała być to platforma? No. Przecież miejsce masz od groma, nie? No, więc tutaj pozbieram jeszcze. Pójdę zrobić schodki. Mam nadzieję, że tych schodków starczy. Jak coś się dorobi. O. Także dzisiaj jest odcinek wydobywczo
naukowo budując, tak. Wszystko dzisiaj w tym odcinku. Zaraz tam komuś pomogę budować, ten cover robić. Spoko, ja tylko czekam, jak mi się kilo skończy i mogę tam dalej już tą platformę kłaść. Bo to najbardziej mnie interesuje, na jakiej wysokości wy to chcecie. Może możemy jeszcze wyżej, nie? Zrobić za tą chatkę. I później będziemy mieli niedaleko świnek. Widzicie? Wow! O, już jest dzień. Jeszcze wyżej, czy nie? Moim zdaniem wystarczy. Jeszcze jedno piętwerko. Bo zostało mi 10 schodków dosłownie. Dobra. To ty potrzebujesz tyle ten. Ile masz, tyle wykorzystać. Ciap. Drodzy widzowie, możecie to przewinąć z mojej strony. Tak, Marionka tam napisze do której sekundy. Leć schodku. Dobra. Niech ktoś idzie budować teraz. Macie schody. Już mi się kończy kilo, więc wstęchle. Macie schody do nieba. To co ty tam chcesz, żeby dalej tworzyć? No teraz miejsce. O, poszerzać to. Dziękuję bardzo. No, poszerzać. Okej. Pewną trzącha. Dobra, ja też pójdę sobie kilo zrobić jeszcze. Będziemy tworzyć. Aj, Marionka. Tak, co? Dziurkę zrobiłeś na dole i woda się wylewała. Ale dzięki temu szybko mi się robił. No, zrobiła 3 razy więcej problem niż ja. Tak? No. To ciekawe. Odkryłam. A wiesz, że przez błędów, może inaczej powiem, gdyby nie błędy, nie powstałoby wiele rzeczy. O, racja to jest. Okej. Okay. Na shifcie, Marionka. Faktycznie to działa. No. Lol. Czasami się zawiesza, ale czasami szybko robi. Tak. No. Złamałam system. Witajcie w Matrixie. Szkoda, że ten kobel nie jest przypalony, to by mu ładnie wyglądało. Nie mamy niestety węgla. Chociaż można też lawą przypalać w tym, nie? W piecyku. Tak, z wiaderka. Tylko pytanie, komu będzie się chciało chodzić co chwilę po lawę? Ale tak. Ale ten, generator lawy też możesz zrobić. Lawy? No. To nie wiem, jak się robi. Musisz zrobić 3 jakby źródełka z lawy i w ten, czy 4. I w środka wyciągasz jedno zawsze ten. Tak? To nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym szczerze. Marionka, ile mamy tam na osi, bo ja niestety mam świeży licznik i... 52 minuty dopiero. No spoko, to jest tak z 20, nie? Tak, godzinę 20 i to wystarczy. Nie będziemy zanudzać. No. Tak samo źródełka też można zrobić nieskończoną. Do wydobycia jakby... z wody. Ale wody mamy w brud, więc... No właśnie, więc... Musimy martwić. Dobra. Ile ja tego mam kobla? Stack i 4. Kurde. Naprawdę. Żmudna robota. Jeszcze to moim zdaniem trzeba poszerzyć. To 6 i 6. Wow. Tak, szerzymy. Od tego jesteście teraz. Bo ja tak to, za to. Bo ja tutaj to tak sobie kobla buduję, znaczy że za małe to jest. Jak tak patrzę. No dobra, ale to dopiero początek.
No nie, bo to mówię, Marianka tak mówiła, byście chcieli kończyć powoli. Nie, ja powiedziałam, że to jest na razie za wąskie. Za mało miejsca będzie. No to ja to tak zrozumiałam, byś ktoś rzucił hasłem, kończymy. A ty mówisz, no ale to za wąskie będzie. Trzeba poszerzyć jeszcze, nie? No tak, no to o to mi chodziło, no. Halo, jest tam ktoś w twojej głowie? Jest. Zapracowała śmierć. Tylko słuchasz mnie, co mówię? Ja mówię, że to wyszło tak, jakbyś... byście już chcieli kończyć i ty wyszła z tym pomysłem, ale, nie? Ale słuchaj... Ale cię rozumiem. No. Powtarzasz się. Wiem. Hopcze. Hopcze. Jak ten twój generator tam wygląda? Bardzo dobrze. No, właśnie udoskonaliłam go. No, udoskonaliłaś go. Dobra. Bo szybko, naprawdę. Chociaż raz na jakiś czas jest ta zacinka taka trochę dłuższa. A, nie. Ja nie planuję spaść. I co, skończył wam się już kobel? No. Nie, jeszcze nie. Nie tak, bo ja nie mam takiego szybkiego generatora. No to zrobić ci taki? Weź to ten tutaj podciągnij, no. Możesz, bo ja tego nie widzę. Na chwilę obecną. Wow, tylko że tutaj musimy to oświetlić, bo później nam się będą spełnić te potworki. No, masz już taki szybki. Czyli musi być woda pod spodem. Tak. Albo Marionka, to działa ci? No. A teraz? Jakie szybkie! No bo wiesz, to wygląda jakby było popsute, nie? A wyszło na to, że jest udoskonalone. Wow! I to chciałam zrobić. O rany. Czekaj, mam pomysł. Jeszcze inaczej bym to zrobił, ten generator. Mam no nie! To zatkał. Again. Też działa. Zaś ci pokażę, jak w drugą stronę jak ci leci ta woda. Czekaj, suń się, czaki. Mam. Wejdź. Tak. Kilowci się skończył. No. I teraz sobie rób. Wejdź sobie do wody, może na cebę. Tak, żeby ten, ta woda ci... Tak, leci do ciebie wszystko teraz. Tum. Wow, niezły będziemy mieli. Wolę do popisu przeskakanie do wody. Chyba, ale chyba się stąd można zabić, mi się wydaje. Jak skaczesz do wody, to nie. To raczej nie. Oddać ci... kochany, kamień. Czemu mi chcesz oddać kamień? Bo chcę iść na dół. Chcesz iść na dół? Ła! Fuck. Okej. Nie było mowy. No co? Spadłem. Naprawdę? Jakoś tego nie widziałam. No ale Chucky nie widział. No nie, bo ja kopię. No, Chucky kopię. Nawet innego staka nie mam. A ja mam 3 staki prawie. No. To daj jak chcesz. Idź na dół. Dobra, to ci daj na platformie. A po co tak robisz? Weź naciśnij E, naciśnij cały stak i przenieś... Proszę bardzo. O, widziałaś? Tylko muszę znaleźć schody. Z tej strony, tu. Dobra. Schody do góry. Zrobimy tak, schody. Właśnie. O, i będzie wiadomo, gdzie są schody. Stromo dosyć. Oj, trochę może się połamać. No. Ej, Chucky, możesz na chwilę? Tam mam się... Wdrapać się do góry masz. Ła, znowu weszłam do wody. Się wykąpać. Idę.